chcieli się ze mną spotkać i posłuchać może, co mam do powiedzenia. Po raz pierwszy będę startowała do takiej służby publicznej, nie medialnej, bo dotychczas byłam zawsze dziennikarzem i wydaje mi się, że dziennikarzem się jest po prostu już całe życie, bo to jest też taki zawód misyjny, podobnie jak zawód polityka, tylko że są w zawodzie dziennikarza takie momenty, kiedy już dalej iść nie można, kiedy się odkrywa pewne rzeczy, pewne patologie i można je obnażać, można je nazywać po imieniu, można je śledzić i relacjonować o wynikach, ale zawsze jest pewien próg, za który już nie możemy przejść, bo nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego wyleczyć, cośmy stwierdzili, zdiagnozowali. I kiedy dowiedziałam się, że z tej listy Prawa i Sprawiedliwości mogę kandydować do Sejmu Rzeczpospolitej, to pomyślałam sobie, że to być może właśnie jest taki moment, że za ten próg przejdę, że jeśli dotychczas całą swoją pracą zawodową, odkrywając te patologie życia publicznego, społecznego w Polsce, napisałam prawidłową diagnozę i receptę, to teraz jest ten moment, żeby przystąpić do leczenia. Ale żeby Państwu powiedzieć, kim jestem, bo jestem krótko w Polsce, bo pracuję, bo tak naprawdę fizycznie jestem od 11 lat, wcześniej wyemigrowałam jako bardzo młoda osoba, skończyłam studia w Gdańsku, filologię polską, jestem z Warszawy, ale zakochałam się i wyjechałam po prostu do Gdańska studiować. I później już wyemigrowałam z PRL-u. Wyemigrowałam i zaczęłam takie życie takiego normalnego emigranta. Byłam opiekunką do dzieci, robotnicą w fabryce czekolady. Długo potem nie mogłam już jeść tej czekolady, zapach nawet nie pozwalał. Byłam też, proszę Państwa, kelnerką, taką pomocą kuchenną. Wszystko to, co na życie takiego emigranta się składać może, żeby żyć, godnie żyć i żeby nie wstydzić się tego, co robiłam, to robiłam właśnie takie rzeczy. I jak mogłam, to pomagałam. Pewnego dnia dowiedziałam się od Jacka Kaczmarskiego, którego byłam koleżanką jeszcze z okresu szkoły, że jest wakat w Radiu Wolna Europa i że mogłabym się na taki konkurs zgłosić, ponieważ to była instytucja federalna, to instytucja federalna ogłaszała te swoje konkursy w prasie takiej amerykańskiej i niemieckiej, tam gdzie nasze ośrodki były. I w końcu namówiona się zgłosiłam na ten konkurs i udało się, dostałam się do pracy w Radiu Wolna Europa. Byłam i w Monachium, i korespondentką Wolnej Europy z Nowego Jorku. Nauczyłam się dwóch języków w trakcie mojej emigracji, angielskiego i niemieckiego. W obu językach pracowałam, więc znam je. I bo wyjechałam z Polski ze znajomością, tak jak wszyscy wtedy, prawda, rosyjskiego i się uczyłam francuskiego, ale chyba w Ameryce francuski jest równie niepopularny jak polski, a nawet polski bardziej popularny, bo większa jest społeczność, Polonia. Więc i tam pracowałam wiele lat, że zostałam tak skierowana i robiłam przeglądy prasy samizdatowej, czyli tej, która była w PRL-u wydawana w podziemiu, ale komuniści czy SB bardzo często wprowadzało tam różne fałszywki, no i trzeba, żeby było można zrobić właściwy przegląd prasy, żeby nie spowodować jakiejś rewolucji w PRL-u wówczas ciągle, prawda, no trzeba było bardzo starannie to robić, żeby sprawdzić, czy nie ma jakiejś fałszywki. Robiłam bardzo dużo różnych audycji, nadawałam korespondencję do Panoramy. To była też taka audycja, stąd tytuł później w Polsce Panorama, ale to pierwszy tytuł to był Panorama, to był tytuł nasz, wolnoeuropejski. I polityczny taki magazyn, do którego ja nie pisałam, to był Fakty, Wydarzenia, Opinie. Ale ja pracując w Nowym Jorku, pomyślałam, że dobrze by było, żeby Polacy usłyszeli głos tych, którzy wyjechali i którym komuniści nie dają prawa głosu. I po raz pierwszy do Polaków mówili tacy no, wielcy Polacy, jak Urszula Dudziak, jak Michał Urbaniak, jak Czeczot, jak Olbiński, jak Kapusta, jak
Adam Makowicz, to byli ci Polacy, którzy zrobili tam wielką karierę, albo jako muzycy, jako jazzmeni, nazywani byli zresztą białymi jazzmenami, albo ci, którzy byli rysownikami, satyrykami i tak doskonałymi, że w New York Timesie bardzo często rysunek polityczny to był rysunek polskiego rysownika i w New Yorkerze główne okładki głównie robili polscy graficy. Więc to było takie towarzystwo i środowisko, które bardzo sobie nawzajem pomagało. I to było dla mnie takie budujące, że jest taka Polonia, która o sobie dobrze mówi i sobie nawzajem pomaga i znajduje pracę. Ty też była, też robiłam taką rozmowę dużą z Januszem Głowackim, z Elką Czyżewską, wówczas jeszcze młodą, prężną, przepiękną aktorką. No i to był taki okres, który musiał się kiedyś zamknąć, szczególnie, że zamykała się generalnie Wolna Europa, ale ja byłam pierwszą z Wolnej Europy osobą, która dostała propozycję pracy już w Polsce. Po 1989 roku zostałam zaproszona przez nieznanego mi wówczas prezesa Walędziaka do obsługi rocznicy na Monte Cassino, ponieważ ja byłam też w Ameryce, uczyłam się i radia, i telewizji, i na nowo jeszcze uczyłam się po prostu zawodu dziennikarskiego, bo ja byłam filologiem polskim, wyjeżdżając z PRL-u. Więc ponieważ tego wszystkiego się nauczyłam, dostałam taką propozycję, czy nie chciałabym stworzyć placówki telewizji polskiej w Bonn wówczas, bo one wcześniej były po prostu taką mieszanką radiokomitetu, czyli radia i telewizji. No i ja pierwsza tę placówkę stworzyłam i chyba byłam jedną z takich korespondentek z Polski w Republice Federalnej Niemiec, która była mile widziana, bo się nikt z chadeków nie obawiał, ponieważ ja przyszłam z Wolnej Europy. Wszyscy inni przyjechali jednak. Zanim te władze niemieckie zorientowały się, kto jest, no to zawsze taki mały pewnie dystans był, a ja ponieważ przychodziłam z Wolnej Europy, to wiadomo było, że to prześwietlenie mnie jako osoby, która może być jakoś z komunistami powiązana lub nie, no to już było jasne, że nie, bo już 14 lat jednak pracowałam, to już wiadomo było, że nie. I następnie już zaczęłam tę współpracę z polską telewizją, zostałam równocześnie, tak równolegle w tym samym czasie korespondentką polskiego radia i nadawałam ze wszystkich miejsc, gdzie byłam, czyli nadawałam i ze Stanów Zjednoczonych, i z Niemiec dla polskiego radia. No ale jak już zaczęłam pracę taką etatowej korespondentki telewizji polskiej, to tylko tym się zajmowałam. No i to zajęło kilka lat. Wreszcie wróciłam do Polski i zaczęłam pracę w takich portalach internetowych, to była dziennikarska praca też. Robiłam też rozmowy polityczne dnia i debaty polityczne w polskim radio. Wreszcie wróciłam znowu do telewizji, kiedy Jan Dworak powiedział, żeby wracali wszyscy ci, którzy zostali wyrzuceni przez prezesa Kwiatkowskiego, ja do nich należałam i wróciłam do telewizji z projektem Misja Specjalna. Jestem pomysłodawcą tej audycji i współtwórcą. Pierwsza wprowadzałam ten program na antenę Telewizji Polskiej, programu pierwszego. Pierwsza robiłam te pierwsze programy. Pierwsza to jako redaktor, bo ja redagowałam. I byłam pierwszym szefem, który uczył dziennikarstwa śledczego w Telewizji Polskiej. Ale nie ja sama, bo w telewizji nigdy nie ma takiej funkcji, takiej roli, takiego miejsca, gdzie ktoś może być sam. Po prostu, że cały splendor na niego spływa, albo wszystkie porażki. To jest praca zespołowa. I ja zorganizowałam to w ten sposób, że zaprosiłam wielu dziennikarzy, którzy już śledcze materiały w prasie robili, do telewizji. Oni uczyli się tego rzemiosła, czy też fachu telewizyjnego, a dziennikarze telewizyjni uczyli się od nich tego wszystkiego, co się nazywa dziennikarstwem śledczym. No ja to nadzorowałam. No i tak po trzech takich programach, na przykład Życia Politycznego, został wyeliminowany Józef Oleksy. Generał Pruszyński ABW stanął przed Komisją Orlenowską, więc czy państwo Gontarczykowie, którzy byli szpiegami i jednocześnie byli takimi ubekami zwykłymi i mieli inwigilować środowisko Wolnej Europy. No zostali jakoś jednak z tego życia publicznego wyeliminowani, a wcześniej w tej nowej Rzeczpospolitej bardzo dobrze się czuli i wszyscy pełnili funkcje publiczne.
No to na pewno to nie sprzyja takiemu dobremu widzeniu takiego człowieka, który takie tematy dopuszcza na antenę, czy też robi. No ale jednak udało nam się przez 2 lata ten program prowadzić. Znaczy ja prowadziłam go wtedy pod moją redakcją, a później zostałam dyrektorem pierwszego programu Telewizji Polskiej i już ten program należał do całej ramówki Jedynki, ale ja już nie nadzorowałam. Już wtedy inni dziennikarze, redaktorzy, którzy pracowali w publicystyce. Proszę Państwa, wydaje mi się, że przez te lata pracy i obserwowania tego wszystkiego, dlaczego w ogóle myślałam o tym, że musi powstać program Misja Specjalna, bo to, co mnie, emigrantkę, która przez fakt pracy w Wolnej Europie nie mogłam odwiedzać PRL-u, bo nieraz są tacy polonusi byli, czy są, którzy mogli, a ja nie mogłam, no bo z racji tej pracy, to jednak po prostu jak przyjechałam, to zobaczyłam, że u nas jest faktycznie deptany dekalog i wydawało mi się, że trzeba to jakoś napiętnować, zadać takie proste, ale bardzo odważne pytanie, czy wypada, czy przystoi. I wtedy w konfrontacji z czystą moralnością, czy z czystym spojrzeniem na życie publiczne, no to ta konfrontacja wypadała na niekorzyść całego niemal życia publicznego, bo to nasze życie publiczne jest jednak mocno zainfekowane patologią. No, my tę patologię odsłanialiśmy także w programie interwencyjnym, takim codziennym, który nazywał się Na Celowniku. On się później miał nazwę, czy też tytuł Celownik. Po tej pracy, kiedy zostałam dyrektorem Jedynki, no, my kontynuowaliśmy wszystkie te audycje śledcze, interwencyjne, publicystykę szeroko rozumianą. Chcieliśmy te wszystkie rzeczy nazywać po imieniu. No i po prostu to życie publiczne jakoś czyścić z tego wszystkiego, czego nie wypada i co nie przystoi. No chyba nam się w dużym stopniu to udało. Wielu dzisiaj dziennikarzy Misji Specjalnej, wielu nie ma pracy, wielu jest napiętnowanych, ale też wielu nauczyło się tej pracy, takiej rzetelnej pracy i pracują w innych miejscach i świetnie wykorzystują swoje umiejętności i tę wiedzę o życiu publicznym. No, teraz proszę Państwa, dlaczego ja wybrałam tę listę, może odpowiem na takie pytanie, które słyszałam już na spotkaniach. Dlaczego lista Prawa i Sprawiedliwości?